I teraz kolejny film jest z serii Eats, Memories of Stelzeta. Na instancję zakończyliśmy grę pod właśnie ruinami jeziora Tolmes. W każdym bądź razie Tolmes. Znowu sobie troszeczkę je poeksplorujemy. Czyli tak, nie było mnie tu, raczej tam na dole. W sumie zastanawiam się, jak tam można by dojść. Dobra, tak więc tutejszych przeciwników trzeba pokonać. Dobra, dawać ich tu. Dobra, widzę, że tak Frida sobie dość średnio radzi. Ale dobra, jakoś trzeba to przejść. A, ona ma recovery w sumie. Dobra. Odtalmy sobie kamerę najbardziej jak się da. I teraz jeszcze tak. Blech. Tędy. Tam jest przedmiot, do którego jakoś trzeba by było dojść. A można sobie podnieść i obniżyć. Tam można wyjść na zewnątrz. Tam można przejść w dwa miejsca z zewnątrz. Zastanawiam się jeszcze tylko tutaj, co mogę osiągnąć, idąc tędy. Ale tak, tutaj to za bardzo do nikąd nie dojdę. Jakoś z zewnątrz, od zewnątrz trzeba by dojść do tamtego przedmiotu, co może być troszeczkę skomplikowane. Dobra, dawać tu, wykończyć trzeba. Pięknie. Dobra, i tam jest jeszcze jeden. Dawaj go. Dobra, tak się zastanawiam, co tu można zrobić, żeby można było jakoś przejść, ale... No tutaj nic za bardzo. Dobra, jak to się przechodziło? Coś może z tym się robi. Dobra, bo jeszcze jakoś można się dostać tam, ale to musiałbym na pewno podnieść tutaj poziom wody. Żeby podnieść tutaj poziom wody... To może jakoś ten mechanizm trzeba aktywować, trudno powiedzieć. Dobra, dawać go tu. Dobra, tutaj to już naprawdę wyekspię mega moje postaci. Dobra, z tego co wiem, to właśnie tam można było przejść z zewnątrz. Dobra, pobłądzimy trochę po tym miejscu. Dobra, oto zgadnął, że to jest pierwszy poziom. Całkiem grubo. Fajne jest to, że Frida może też zaatakować tego z takiej odległości. Ja jeszcze miał karnę. Dobra, tu już nie sięgam. Ledwo co. Ten halabert fajnie, że długi jest. Dobra, tam złoto mi zostało tylko. A, już dobra. Zostawmy to złoto. Dobra, ktoś mnie coś tam atakuje. Dobra, tu chcę wyjść na górę. Dobra, i tak, ta droga prowadzi do nikąd. Dobra, dawać te zwłoki. Dobra. To dziadostewko trzeba wykończyć. Dalej. I teraz tak, tu znowu jest coś dużego. O kurczę. Takie mocne to ma przywalenie. Się śmiesznie zawiesić, bo... Dobra, padł. Dobra, a już tu wszędzie w zasadzie byłem. Dobra, mechanizm został aktywowany, wody przybyło. Zastanawiam, co tu więcej... O nie, paraliż. Co tu więcej jeszcze możemy wyciągnąć? Bądź zyskać. No tak, ja przecież ja mogę się przejść, ale to wtedy wyjdę tutaj, więc to w sumie jest bez znaczenia. Chociaż nie, może mieć jakiś sens. Albo i nie. Faktycznie. Dobra, a natomiast coś jeszcze tutaj w ogóle może być. O tak, mogę wejść tu na górę. Aha, nie mogę. O, dobra, to zastanówmy się jeszcze. Jak można przejść tam? No tam jest wejście od zewnątrz, tylko jak tam się dostać? Dobra, Frida cały czas stęka sparaliżowana. Dobra, muszę stąd wiać, bo te bumerangi zaraz mnie wykończą. Dobra.
Podstawowe pytanie. Jak ja mam się tam przedostać? Dobra. Zadziałało. Rozbicie ściany. Dobra, czyli tutaj prawdopodobnie dostanę się do jakiejś nowej części, w której mnie wcześniej nie było. Tak jest. Dobra, mamy to. Dobra, dawać tych paraliżujących dziadów. Dobra, w końcu Frida otrząsnęła się z paraliżu. Dobra, dawaj Frida, wykończ tego dziada. No i jeszcze jeden, piękny. Dobra, otwórzmy to. Beer Potion. Na razie nie będę korzystał z leków. Frida i tak na bieżąco co chwilę się leczy. Takie powolne recovery, ale zawsze. Dobra. Pewnie tu jeszcze będzie z jeden. Albo i nie. Dobra, dawać ich tu. Dobra, najpierw to trzeba wykończyć, bo to może sparaliżować. No dokładnie właśnie o tym mówię. Choć samo w sobie jest sparaliżowane, ale dobra. Dobra, żabę trzeba wykończyć jeszcze. Pięknie. Dobra, żaba się broni. Dobra, palo. Ale wszystkie możliwe statusy mam już chyba. Dobra, idziemy dalej. Dobra, nie, z tym się nie chcę bić. No dobra, jesteśmy po drugiej stronie, nareszcie. Dobra, co my tu mamy? Znowu Bitter Potion sztuk 3. Dobra, i tu znowu mamy całe towarzystwo. Dobra, wykończmy to czym prędzej. Łaskę finisz pięknie. Tak, jeszcze trzeba wszystko wyzbierać dokładnie. Dobra. I teraz tak, znowu zmiany. Zmiany w party. Dobra, Frida. Dobra, ósmy wezmę zamiast. Oczekarne wezmę zamiast ósmy. No i Kalilika zamiast Durena. Dobra, czyli tak, znów będzie mógł podnieść chyba coś poziom wody. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może ten na dole. No tak, skoro tu otwieram, to pewnie ta woda spłynie, tam się wyzeruje, a to pójdzie do góry. Dobra, napędzi to turbinę, tam wody przybędzie, więc będę miał dostęp do tamtej skrzyni. Dobra, i mamy schodki. Ten mechanizm żyje. Dobra, dawać Gold Rush, pieniądze mi trzeba. Dobra, ale wyjść to ja nie chcę. Dobra, wyzbierajcie ładnie wszystko. Dobra. I tak, tu... Dobra, będę musiał jakoś zejść na dół z powrotem. Jakoś jest to, że nie mogę zeskoczyć, to byłoby fajne, jakby mógł. A tak, muszę dybać znowu naokoło. Dobra, przynajmniej mam teraz karne, to ona sobie będzie fajnie radziła z tymi latencji przeciwnikami. Dobra, odsuń się od tego dzioda. Dobra. Nie daj mi się uderzyć zmutowanemu Ishimu. No wszystko w Frizie to lepiej nie zostawiać. Strasznie się ta żaba zasłania. Dobra, wracamy się w każdym bądź razie. O, i mamy Onyx. Właśnie. Jak mogłem ominąć tą skrzynię? Dobra, szybko ucik. Dobra, padło. Dobra, i teraz szybciorem. Dobra. I teraz tak, będę mógł sobie tu przepłynąć na dole. Przynajmniej tak sądzę, dobra. I coś tu mamy. Rodleaf. No świetnie, tylko po liście roda tutaj musiałem przepłynąć.
Dobra, nas otłukują ostro. Dobra, no to musimy wracać teraz z powrotem na górę. Dobra, myślę, że niedługo jakiś nowy monument leczniczy będzie. Dobra. Na górę, na górę, na górę, na górę. I z powrotem. Tędy, 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 tędy. Dobra, pięknie kusimy. O, dobra, nie dać się sparaliżować. Przede wszystkim. Dobra, no i teraz tak. Mając już dostęp tu, będziemy mogli przejść sobie do kolejnej części tegoż miejsca. Dobra, skill finish, pięknie. Wow. Jeszcze jakiś nowy ruch mamy. W sumie mogło być lepszy nawet niż ten z zatruciem. Albo ten napalm shot, on też był raczej średni. Zaraz, to co to było? Shocking Spark, Mistral, Cyclone Edge. Cable Spike, to jest to. No dobra, będziemy mogli sobie poeksperymentować. Dobra, i coś mamy. Co to za smród? Jest okropny. Aż się krztuszę. Pochodzi jakby z głębi ruin. No cóż, nie możemy się już zawrócić, mimo że zapach nie jest zbyt przyjemny. Dobra, chodźmy dalej. O nie, kolejna partia przeciwników, ale przynajmniej jesteśmy poleczeni. No to taki tego plus. Dobra, dawać ich tu. Dobra, trochę tego towarzystwa się nazbierało. Dobra, chyba też mogę sobie jakiś inny artefakt zarzucić. Wzięliśmy sobie urnę. Będziemy zbierać rzeczy. Chyba raczej rzeczy będziemy wciągać. Dobra, wypływuje nasz nowy atak. Ła! Ale walno. No i to się rozumie. Dobra, żabcia przyblokowana. I po żabci. Dobra, frida potrzebna. Dobra, i puczemy tego. Dobra, czyżby ten zapach był zapachem od żab? Trudno powiedzieć, tam jakaś woda jeszcze spływa. Dobra, jest monument leczniczy. Dobra, no to teraz tak. Można by się zastanowić jeszcze, jak powinna przedstawiać się moja drużyna. Może Kalilikę przerzucę na Durena. I myślę, że tak będzie ok. Dobra, skoro to był monument, to tu zapewne jakiś bossu będzie. Tam widzimy jakąś magiczną skrzynię. Wow, spójrzcie! Tam coś jest. I zapewne będzie to ostatnie akcesorium, które, a czy artefakt znaczy się, które będzie potrzebne. Więc to chyba jest źródłem tego smaragdu. Choć woda na zewnątrz jest taka też czysta. Co to za te w ogóle miejsce, Frida? To źródło jakby wody z naszej pradawnej krainy. Źródło wody? A jest brudne. Dopiero co miałem zacząć. A o co chodzi? Czy to są spardy? Zaraz, czy to nie spardy? Dokładnie, to święte bestie, które panicz Eldritch przysłał do tego kraju. Dlatego też mówi się o nich, że są święte. Niesamowite. Nigdy nie słyszałem takiego odgłosu wcześniej. Aha, jest niczym pieśń. A, czyżby miały oczyścić wodę? Zaraz, co to za czerwona ciecz? Wow, czy to jest ta sama trucizna, którą mieliśmy w Sory? A dlaczego one tak jakby zatruwają tą wodę? Zaraz, woda robi się czysta. O co chodzi?
Celceta była niegdyś pustkowiem, na którym nic nie mogło rosnąć. To lord panicz Eldil przysłał tu spardy, które jakby odmieniły to miejsce z pustkowia na ogromny las tętniący życie. To one oczyszczają wodę wielkiego lasu. Oczyszczają? Więc ta czerwona ciecz to nie trucizna? Trucizna? do końca nie wiem, jak ten proces działa. No, ale dzięki temu woda jest oczyszczona, dzięki no i rzeka jest wtedy no, oczyszczona i dopływa woda wszędzie. Tak więc spardy to tak naprawdę strażnicy jakby Celcety. Okej, więc póki co bossa nie ma, ale mamy jakieś wspomnienie. Także wspomnienie, jakieś coś z przeszłości. Więc Adol, mimo że nie jest z drużyny, może to obejrzeć. Królestwo Celcety nigdy nie mogłoby istnieć, gdyby nie spardy. Wątpię, żeby ktokolwiek, kto widział ten teren tutaj po raz pierwszy, jakby uwierzył, że przekształci się coś takiego. Czy nie wezwałeś mnie, bo chciałeś o czymś podyskutować? Wydaje się, że coś cię martwi. Nic się przed tobą nie ukryje, co? No cóż, mój przyjacielu, jesteś... można z ciebie czytać niczym z książki, aż nuda. No cóż... obawiam się o spardy. Ich umiejętność uczyszczania wody jest jakby zbytnio... może... no nie wiem, w normalnym świecie w każdym bądź razie może działać jako trucizna. Dlatego też zabraniam komukolwiek przerzucania spard z jakby ich naturalnego środowiska, czy zabierania z naturalnego środowiska. Jednak parę lat temu ktoś z wioski Selray złamał tą zasadę i zabrał grupę spard przez rzekę. O, proszę. Dlaczego oni w ogóle coś takiego zrobili? No cóż, chcieli je wykorzystać w konflikcie pomiędzy wioskami. No i niestety, kiedy o tym się już dowiedziałem, to trucizna uwolniła się i wioska w dole rzeki została zniszczona. Tragiczne. Cóż za tragedia. Dlaczego ludzie muszą ciągle popełniać te same błędy? Dlaczego? Jakby muszą nadużywać, nie wiem, dobrej woli innych. A co na to powiedzieli mieszkańcy Solray? Wydaje się, że to był incydent wywołany przez jakby grupkę mieszkańców wioski działających zupełnie niezależnie. Wódz wioski już powiedział, że kontroluje sytuację. Jednak wydaje się, że Serlai no, też nieźle jakby obrywało w tej sytuacji. Zostałem informacja, ale jakby szefa wioski, no, wodza wioski, o. Że żałuje tego, co się wydarzyło i obiecał, że nigdy już nie pozwoli, żeby coś takiego miało ponownie miejsce. Widzę, więc mój drogi przyjacielu. A więc moja odpowiedź będzie dla ciebie taka sama, jak wtedy, kiedy przekroczyłem ocean. Patrzmy, co będą robili. Tak, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Okej. A więc spardy z Selray pochodzą z tego miejsca. Ale Duren, myślę, że chyba w końcu to rozumiem. Chyba w końcu rozumiem mój lud. To, co mój ojciec i matka kazali chronić. I to, co jakby kryje się za prawem, no powiedzmy, plemiennym. To jeżeli chodzi o jakby hodowlę
jakby nasze prawo zabrania jakby mówienia innym o naturze Spard oraz metod, jakie się stosuje do ich oswajania. Bo jeżeli ktoś by odkrył te metody, to wtedy mogłaby to doprowadzić do kolejny raz do tej samej tragedii. Ma to sens, wiesz, znaczy o król Lefans to mówił. No tej jakby pladze spowodowanej przez wodza. Więc chodziło, żeby powstrzymać kogokolwiek przed jakby kolejnym, no, kolejnym zatruciem. Na to wygląda. Moi przodkowie chcieli jakby uniknąć tego samego, trzymając jakby Spardy blisko siebie, tak, i w sanktuarium, tak żeby się jakby nie stresowały i traktowano też jako święte bestie. Myślę, że to jest właśnie cel, dla którego tak chroniono. Jednak coś nie tak? Dokładnie. Widok, który widzieliśmy wcześniej, te Spardy żyją w kompletnej harmonii z naturą, a to jest ich naturalne środowisko. W taki sposób powinny żyć. I kto by się tym interesował? Wyszedł już z sanktuarium. Garis! Więc teraz już wiecie, jakie są te wielkie, głupie zwierzęta, co? Ale jednak ludzie nie są wcale inni, nawet albo no, nic nie zmieni, może to wiecie. Wrócicie do domu, znów się rozsiądziecie i dalej będziecie wykorzystywać je do swoich brudnych celów. Jedyne, co jakby hamuje, albo co może różni ludzi od bestii, to jakby strach. Albo może łączy ludzie z bestiami, to strach. Ludzie nie powinni żyć jakby raz obok nich. Nie. Bestie mają jakby swoje własne poczucie przynależności, podobnie jak ludzie. Nie ma powodu, dla którego mielibyśmy szukać jakichś powodów, dla którego nie mogliby koegzystować obok siebie. Plemię Soray, albo prawo plemienia Soray jakby było po to, żeby może przekonać ludzi w każdym bądź razie. Ja będę przestrzegał tych praw, Uzma. Wow. No cóż. Dobra, dosyć tego. Ludzie jak ty sprawiają, że czuję się, że aż mi niedobrze. Tak więc zniszczę was. Zakładę jeszcze maskę. To maska grudy. Mam rozkaz, żeby wyniszczyć szczury, które biegają po celcecie. I z chęcią je wykończę. Teraz się przemienił. Ta postać w sumie bardziej pasuje do jego osobowości. No więc Gadis, sadystyczny pogromca bestii. Wow. Cóż za groteska. Aha, to specjalna maska, dzięki której moja siła, umysł i ciało osiągają maksimum. Tak więc użyję tego, żeby was jakby roznieść na plamy i spłyniecie do jeziora. Okej. Okay. Dobra, coś tu zaraz się odwali. Pociski balistyczne, yeah! Świetnie, nawalają ostro. Dobra, dawaj to. O kurde. Dobra, ktoś padł. Dobra, use. Co my tu mamy? Aspar Elixir to nie, Gart Elixir to też nie. Red Droplet. Dobra, i teraz jeszcze tak. No właśnie, Honey Potion. O, mam ich bardzo dużo. Można trochę wykorzystać. Dobra, broń ta się. Dobra, jest odporny na ogień. Dobra, znów trzeba uciekać przed pociskami. Dobra. Flash Guard, pięknie. Trochę krytów, nie zaszkodzi.
Dobra, coś tu się zaraz pojawi. Bestie. Dobra, bestie padają w miarę szybko. Chłopak, co tu się dzieje? Dobra, podu. No może nie jest to najprostszy przeciwnik do pokonania, ale... ale do pokonania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, dawać ekstra skill. Dobra, czy nie pójdzie? Pójdzie. Dobra, dawaj. Dobra, flash move, pięknie. Dobra, działamy, działamy, działamy. Bestie padły, oho, coś się szykuje. Obstawiam, że to będzie bardzo niebezpieczne. O tak. Dobra. Chyba znów będziemy musieli skorzystać z kropelek, żeby się podleczyć. Dobra, flash move, pięknie, udało się uniknąć ataku. Dobra. To tak, jeszcze raz, leczydełka. Ile ich mam? W sumie mam ich troszeczkę. Dobra, ruchy, ruchy, ruchy. Nie można tutaj zlekać birbałsiem. No, w końcu się na coś leki przydadzą. Dobra, przywoła kolejne bestie. Dobra, już ledwo żyjemy. Dobra, znów mamy masę pocisków. Dobra. No nie, znowu to. Dobra, tak jakby dość blisko jego, to jest za duże ryzyko. Dobra, udało się zrobić flash move'a. Można go po... myślałem, że można go panowalać, ale chyba jednak nie za bardzo. Dobra, aha. Karna ma 1 HP. O kurde. Dobra, już mi postacie popadały. Dobra, Bitter Potion. Kurczę. Coś czuję, że ekwipunkowo jestem totalnie nieprzygotowany do tego. Dobra, i tak, jeszcze jeśli chodzi o leczydełka. Dobra, weźmy kogoś, kto ma najwięcej HP. Dobra, tutaj te flash move'y to wydają się być w dużej mierze kluczowe do wygrania tego. Tak, jeszcze żebym trafił, to by było cudnie. No nie, znowu to. Dobra, to zabija wszystkich. Dobra, trzymamy się jakoś. Kurczę, ale jak w ogóle tego uniknąć? To jest zastanawiające. Chyba jeszcze przedmioty. Dobra, widać, będę musiał sobie nakrafcić troszkę kropelek rody, bo bez tego to ani rusz. Dobra, żyjcie, żyjcie, atakujcie. Dobra, gdzie on jest? Szkoda, że tu za bardzo nie ma czegoś takiego jak namierzanie przeciwnika, to dużo by ułatwiło sprawę. Dobra. Dobra, dawać ich, wykończyć, zniszczyć, załatwić, dobra. A, znowu Bitter Potion. Dobra, Frida się trzyma. Dobra, ale w miarę to przytrzymaliśmy. Z pełnych HP do zrobienia by to było. Dobra, teraz czas wiewać przed pociskami. Aj, znowu jeszcze Roda Droplet. Maćku, jak ja tutaj lamię w tej walce. To jest po prostu niemożliwe. Dobra, kto ma HP jakieś? Nikt. Dobra. Dobra, już powoli gubię się w ogóle, co ja robię. Dobra. I Bitter Potion. No nie, znowu mi ktoś padł. Dobra. Na razie nawalamy ile się da. Dobra, dawaj. No nie, znowu to. Oho, nie mam skilla. Dobra, chodź tu. Dobra, szybko.
I tak, teraz ktoś do ożywienia. Dobra, Kaiser Potion leczy o 20, no 2000. Rody Droplet. Ale kurczę, ja muszę tego zużyć. Dobra, żyjemy w każdym razie. Da się to w ogóle jakoś przewrócić. Dobra. Padł. Wow, jakimś cudem, ale kurde. No fakt, że miał troszeczkę wyższy poziom ode mnie, ale tylko troszeczkę. Ale leków poszło co niemiara. Dobra, nie umiem się z tym bić. Wygraliśmy. Wygląda na to, że jego ciało nie było w stanie wytrzymać efektu bocznego maski. No cóż, gratuluję ci, Uzmo. Jakby udało ci się jakby osiągnąć to, co chciałeś. Nie, to jeszcze nie koniec. Teraz musimy jeszcze zająć się Grudą i jego sprzymierzeńcami oraz ich niebywałą mocą, że musimy go powstrzymać. Chcę kontynuować walkę obok Adola. Tak więc jeżeli to jakby rozwiążemy w pełni, to wtedy będę mógł bez problemu wrócić do Sarai. Dobra, dzięki. To ja powinienem tobie dziękować. Sam bym tak daleko nie zaszedł. Masz moją dozgonną wdzięczność, Shadow Kristen. Dobra, cieszę się, że jesteś z nami. Tak jest. Dobra, przyjemnością była walka z tobą. Chociaż w sumie teraz sobie myślę, że mogę zmieniać postaci w czasie walki i bym trochę leków zaoszczędził. Nie pomyślałem. Dobra, zgadzam się z tym w pełni. A, tak, halo. A co to jest za filar tam? Czy on był tam wcześniej? Powinniśmy chyba przyjrzeć się. Dobra, więc tak, coś tutaj jest. Right mask fragment. O, mamy prawy fragment maski, to ciekawe. Maska? Czy to może być maska księżyca? Może, ale ciężko powiedzieć. Jest jakby złamana na dwie części. Nie wyczułam żadnej mocy od niej. Ale z pewnością przypomina maskę słońca. No cóż, nie zaszkodzi ją zabrać ze sobą. Dobra, więc mamy fragment maski. Dobra. No to tak, tu w zasadzie już mamy odkryte wszystko. Także pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko pójść jeszcze tutaj dalej, ale myślę, że tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Natomiast w dzisiejszym, moi drodzy, to byłoby już wszystko, tak więc ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Memories of CZ. To do usłyszenia, cześć!